te ustawienie, o którym mówiłem. Zobaczmy, teraz będzie dobra okazja. Jest już Heber. Heber uderza obok słupka. Brazylijczyk. Rozciągnięcie na prawą stronę, narożnik pola karnego, wbieg tam Weszowicz. No i będzie ciekawie. Okazja kolejna. Groźni. Rijeka na razie grozi, na razie cetem holenderskim tak fantastycznie sobie poczynał. Na pewno wtedy wkupił się w łaski kibiców. Później była ta era, kiedy Milan nie sprostał z kolei Liverpoolowi, a tutaj robi swoje Andre Silva. Mówiliśmy, strzelił 3 bramki w meczu z Austrią Wiedeń. Mówiliśmy także o tym, że Milan gra spokojnie, nie spieszy mu się i tak są pewni, że taki moment nadejdzie, kiedy skaleczą. Mieliśmy dzisiaj troszeczkę radości w studio przed spotkaniem, właśnie wymieniając nazwisko. I teraz szansa na to, by padła ewentualnie bramka wyrównująca, już nie wiem. Punkty kasowane na wyjeździe w pierwszej kolejce, skrotone zwycięstwo 3-0. No i te dwa mecze, które Milan, Mistrzostwo Włoch oraz Europejskie Puchary. A teraz jeszcze uderzenie i jakżeż to się kończy dosyć kuriozalnie dla Rijeki. Mieli jeszcze szansę uratować się z tej opresji. Tam Cutrone w pierwszej chwili z Juventusem pokażą, w którym miejscu w tej chwili ta budowla stoi. A teraz piękne uderzenie. Zdecydował się na nie raz jeszcze Josip Misić. I teraz. No i świetna okazja Acosty. Ależ błąd. Ale odbiła się ta piłka na niego szczęśliwie. 84. minuta i piłkarz, który, jak mówiliśmy, zaczynał swoją przygodę we Włoszech. Ależ błąd i karny. Karny, rzut karny. Milanu teraz mierzący 196 cm Donnarumma. I jednak, mimo że sięgnął piłki, nie zdołał jej wybić. 90. minuta gry, gol wyrównujący dla drużyny. Tutaj co nieco do udowodnienia, to jemu w cudzysłowie zawdzięcza Milan tę stratę, a tutaj bramka na 3-2. A więc jednak postraszeni zdołali się jeszcze zebrać sobie 19-letni Patrick Cutrone.